sobie pokazać. Cześć, Kasieńka. Cześć. Cześć, Basieńka. I cześć, Kasieńka. Hej, kochanie. No cześć. No już mnie lubisz? Powiedz, że lubisz mnie troszeczkę. No powiedz. Tak, o widać, jakie ona ma oczko. Już mruczy, słuchajcie. Mruczy, co za słodziak. Co za słodziaczek, kochany. Tak, już pancio same przyjemności będzie robić kotku. Kotkowi nic nie zrobi. Gdzie druga dziewczyneczka? No chodź, dajemy jedzonko. Karmimy jakimś pysznym jedzonkiem. Tak. Ojej. Jaka jestem milutka kiciunia. Jaki jestem pieszczoszek. Już wybaczyłaś tą tabletkę ciotce. No a tutaj to jest w ogóle baranek, który się mizia, ociera, strzela barany. Tak? No piękne są dwie kituńki moje. Piękne, tak. Czekajcie, już wam wszystko robimy. Najpierw otworzymy okno, no bo zobaczcie, jakie słoneczko. Dzisiaj budowa nie pracuje, więc tylko psie odgłosy będą z parku psiego. Tak? Widzę, że kuwetki użyte. Super dziewczynki, już robimy. Już dajemy jedzonko, już. Dobra. Już szykujemy wam jedzoneczko. Proszę uprzejmie, dwa talerzyki. Dajemy wam dzisiaj jakieś takie. Zapraszam, dziewczynki moje. Zapraszam, moje dziewczyneczki. Już otwieram. Już. Ojej, ty też się o mnie ocierasz? Jak miło. Ale wy jesteście, widzicie to. Jedna się ociera o jedną rękę, a druga o drugą. No pięknie. Ty dostaniesz na swoim talerzyku, żebyście się nie pokłócili. Czekaj, ale dupskiem się nie wystawiaj. A może w ten sposób. Co? Co za miłe kociny. Naprawdę. Jak tam, pogodziłyście się z byciem w kocim pokoju? Nie było żadnego płaczu. No świecie, tak. O, pięknie, kotki jedzą. I proszę, Kaśka je mokre. No wcinaj, Kasiulka, wcinaj. Tak. Kochane, tak, kochane. No ślicznie. Już? Taki mały brzuszek w takim dużym kocie? Kto to widział? Ty to masz za to duży brzuszek. Chodź, Kasiuleczka, chodź. Proszę. Już się najadłaś? Ojejku, jak malutko kotek zjadł. Ty jesteś grubelek chyba, nie kotek. Możesz iść sobie na okienko. Dobra, ja już szykuję wam, wiesz? Parapecik otworzę. Tutaj wszystko tak, jak powinno być. Dzisiaj będzie 18 stopni podobno. Będziecie miały cały dzień otwarte. Proszę bardzo, dla księżniczek moich już wszystko gotowe. Tak jest, a ja teraz posprzątam kuwetki. Zobaczymy, co tutaj słychać w tych kuwetkach. Wszystko prawidłowo. Talerzyk Monika. A może drugi to już nie zjadaj, co?
No jak Kaśka nie chce, no to co mam zrobić, kobiec? Przecież nie powinniśmy marnować jedzenia, prawda? Ale śpiewa ptaszek. Co to za... O, jaki jesteś piękny. Hej. Dzień dobry. Będziesz tu umilać koteczką dzień? Cudowna jesteś ptaszynka. Wróbeleczek jakiś taki, a wróbelki tak nie śpiewają pięknie. Może jesteś jakiś inny, tylko ciotka się nie zna na ptaszkach. Niestetyż. O, tu mamy tego ptaszka, co tak pięknie śpiewa. Poleciał. O! Przyszedł drugi. No, to taki typowy wróbeleczek chyba. Cześć! Wiem, że masz gniazdko tutaj nad rynną. Niech ci się dobrze wiedzie, wiesz? A może ty nie jesteś wróbelek, bo ty masz taki jasny brzuszek? Nie, ale skrzydełka masz wróbelkowate, no nie wiem. No i zobaczcie, jeszcze możemy sobie popatrzeć na Baśkę, bo Kaśka gdzieś siedzi pod łóżkiem, tam? Tak się, nie, to ona? Nie, to jakaś piłeczka. Tu jest ona. Tam. Czyli pomiziała się. O, tu mi nie można nic filmować, bo koleżanka po prostu robi baranki z kamerą. Tak? Patrzcie, jaki to jest śliczny pychulek. No nic, Kasia jest na pewno bardziej nieśmiała, ale jak widać było przed chwilą, też potrafi się przymilić nieźle. O, popatrzcie. Ja się dziwię, że nie dostałam jeszcze 5 propozycji. Bo taki kotek, który od pierwszej chwili jest zadomowiony, który od pierwszej chwili czuje się jak ryba w wodzie w domu, który okazuje tyle uczucia, jest taki grzeczny, spokojny, cały czas śpi. Teraz troszeczkę się lubi pobawić z ciotką, który na pewno będzie asystował we wszystkich czynnościach. To jest skarb po prostu. To jest skarb, tak? Kochany kucinko moje. No, ciotu, ciotu. Popkaj, tak, ślicznie. Jaka grzeczna kocina. No, wyjdziesz? No, ty się boisz takich rzeczy jak pudełko? Ciotu ma być, chodź tu. I tak ładnie śpi na relaks drapaczku. To jest coś pięknego. Że taki kotek działkowy wie od razu, gdzie wygodnie, nie? Co jest najlepszym kocim legowiskiem. Życzymy wszystkim miłej niedzieli. Będzie piękna niedziela, dużo słońca. Więc ci wszyscy, co mają jakieś tam ogródki, działeczki, to będą patrzeć, jak wszystko rośnie. No a tym, co mają trudne sytuacje, bo są takie osoby, no to dużo siły. Dużo siły i zakotwiczenia w rzeczywistości, w teraźniejszości. Bo nawet w trudnej sytuacji można zauważyć, że świeci słońce, że jest piękna pogoda, że ptaszki śpiewają. No i to jest taka ulga wtedy. Buziaki.